To nazywam się Maciej Czarnecki i zajmuję się fotografią architektury, przede wszystkim XX-wiecznej, modernistycznej. I mniej więcej o tym była moja prelekcja. Opowiadałem o tym, jak oddać genius loci, czyli ducha, atmosferę danego miejsca na zdjęciach, tak aby klimat po prostu był czytelny dla odbiorcy. No, interesują mnie praktycznie wszystkie XX-wieczne nurty. Socrealizm jest jednym z nich, aczkolwiek to jest dość krótki wycinek w tym okresie. I to dość charakterystyczne i bardzo mocno się różni od całej reszty, którą fotografuję, czyli przede wszystkim od modernizmu, socmodernizmu, futuryzmu, który jest takim moim konikiem, czyli architektura epoki kosmicznej. Fotografuję też postmodernizm oraz brutalizm. Tak naprawdę każdy z tych styli, za którymi stoi jakaś opowieść, jakaś ideologia, i które po prostu tak jakby wizualnie mi się podobają i odpowiadają całkowicie moim odczuciom estetycznym. Z reguły prowadzę swój własny research, bardzo szczegółowy, z wielu źródeł. Największą jest przede wszystkim mapa Google'a, bo po prostu dużo rzeczy z map mogę już znaleźć. No, oprócz tego też wyszukuję budynków w literaturze, gdzieś w internecie, natrafiam na różne rzeczy, no bo sama architektura jest też po prostu moją pasją i dlatego natrafiam często dość przypadkowo na jakieś obiekty. Więc jestem tak naprawdę bardzo mocno przygotowany, czy to w dalszej podróży, czy to w bliższej podróży, nawet jak gdzieś jadę po prostu służbowo czy do rodziny, to z reguły sprawdzam po drodze, jakie mam pineski i tak dalej. Wtedy z reguły zazwyczaj staram się też dopasować trasę tak, aby być o konkretnej godzinie w konkretnym miejscu, żeby mi się pasowało światło. Czasami nadaję priorytety budynkom, które bardziej mi się podobają, czy budynki, które są zagrożone remontem, czy też wyburzeniem. No a po prostu jeżdżąc tak między tymi pineskami, często zdarzają mi się jakieś takie niespodziewane trafienia, które bardzo mnie cieszą. No i wtedy cały proces się odwraca i wtedy już mam zdjęcie i dopiero zaczynam szukać informacji o tym budynku. Dobrze jest mieć tak chociaż minimum przygotowania merytorycznego, żeby troszkę wiedzieć, dlaczego na przykład ten styl tak wyglądał, bo modernizm to jest styl, który powstał w momencie, kiedy świat bardzo mocno przyspieszył, w momencie dużych przemian społecznych, politycznych, w momencie boomu technologicznego. I bardzo wiele czynników składa się na to, że on tak wygląda. I mając pewną świadomość, skąd się wzięły pewne zjawiska, można na nie zwrócić uwagę i postarać się zreinterpretować te wszystkie zamierzenia architektów, spróbować je odczytać, być może doszukać się też nowych. Wydaje mi się, że to tak jak ze wszystkim, trochę trzeba praktyki. Po prostu najzwyczajniej w świecie podziwiać architekturę, starać się samemu analizować, bo przecież nikt tego nie sprawdzi. To nie jest matura usta z języka polskiego, czy na pewno dobrze zinterpretowałeś dzieło. Nie ma złej interpretacji tego dzieła. Tak? Jesteśmy tak naprawdę, fotografując architekturę, cały czas jesteśmy skazani na fotografowanie czyjegoś dzieła tak naprawdę. I to jest pewien taki problem, którego się trzeba pozbyć, żeby tak naprawdę uzyskać pewną wolność twórczą. Bo kiedy już wtedy wiemy, że tak naprawdę chcemy stworzyć swoje dzieło na bazie czyjejś twórczości, to dopiero wtedy mamy taką pewną czystą głowę. Nie zaprzątamy sobie głowy tym, czy to na pewno jest dobre, że ja tak naprawdę podszedłem, sfotografowałem coś, co stworzył ktoś inny i biorę sobie to jako swoje. I po prostu obcowanie z tą architekturą, doglądanie jej w podróży, doszukiwanie się właśnie ciekawych historii, czy doszukiwanie, porównywanie po prostu różnych stylów. To wszystko po prostu prowadzi do tego, że zaczynamy to rozumieć, bo po prostu z samego wyglądu architektury można wiele odczytać. Nawet nie musimy często znać tej historii jednego konkretnego budynku, co wystarczy taka szeroka wiedza ogólna, żeby już na bazie pewnych detali architektonicznych móc się wiele dowiedzieć na temat czy to mieszkańców, czy to historii, kontekstu społecznego i politycznego. Uważam, że jest bardzo potrzebne, bo po pierwsze można spotkać dużo ciekawych osób, które się zajmują tym, co ja, ale z troszkę innej strony. Wiadomo, inne dziedziny fotografii, czy też inni fotografowie architektury, którzy troszkę inaczej do tego podchodzą niż ja, bo na przykład robię takie ujęcie reportażowe, a przecież jest mnóstwo innych ujęć, komercyjne czy abstrakcyjne. Fotografowie z zupełnie innych dziedzin, portrety czy krajobrazy, czy sport. No i przede wszystkim trochę też styczności ze sprzętem, z pewnymi nowinkami. Gdzieś tam jesteśmy tam związani często z jednym tam swoim sprzętem układany, który znamy na wyrost. A mimo wszystko jakoś tak serce mocniej bije, gdy się widzi te wszystkie inne obiektywy, lampy, statywy. Tak ciągnie tego, jak po prostu dziecko do samochodów, czy dziewczynkę do lalek. Po prostu to jest ta nasza zabawka, którą lubimy najbardziej.